cukrzyca typu drugiego, jedna z chorób dietozależnych. Cześć, super Was znów spotkać. Jestem ekspertem Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Dziś opowiem Wam więcej o cukrzycy typu drugiego, czyli jednej z chorób dietozależnych. Dlaczego to ważne, abyście dowiedzieli się o niej więcej? Wystarczy przywołać kilka liczb. W ostatnich 30 latach całkowita liczba osób chorujących na cukrzycę na świecie zwiększyła się ponad 3,5-krotnie. W latach 2000-2019 nastąpił 3-procentowy wzrost śmiertelności z powodu cukrzycy na całym świecie. Widać zatem, że skala problemu jest znacząca. Nie bez powodu Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała cukrzycę za epidemię XXI wieku. Cukrzyca jest chorobą metaboliczną, charakteryzującą się podwyższonym stężeniem glukozy we krwi na skutek upośledzonego działania lub wydzielania insuliny. Dlaczego jest niebezpieczna? Ponieważ może nieść za sobą dalsze problemy natury zdrowotnej. Między innymi zwiększa ryzyko zawałów serca i udarów. Jest jedną z głównych przyczyn niewydolności nerek. Jest jedną z przyczyn ślepoty. Prawie milion osób na świecie jest niewidomych z powodu cukrzycy. Co zatem możemy robić, aby zapobiec lub opóźnić wystąpienie cukrzycy typu drugiego? Sposobem jest zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna, utrzymywanie prawidłowej masy ciała i unikanie palenia tytoniu. Nie zapominajcie o profilaktyce i regularnych badaniach przesiewowych. Cukrzyca to cichy i podstępny problem zdrowotny. Można jednak zminimalizować jej destrukcyjne działanie poprzez stosowanie leków, ale przede wszystkim zmianę stylu życia, wprowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych i zwiększenie aktywności fizycznej. Poznajcie najważniejsze zasady profilaktyki i żywienia w cukrzycy. Należy jeść regularnie i unikać głodówek. Jeść zbilansowane posiłki zgodne z modelem talerza zdrowego żywienia. Wybierać produkty o niskim indeksie glikemicznym. Ograniczyć alkohol. Unikać soli. Pamiętać o właściwym nawodnieniu organizmu. Na koniec pamiętajcie, zarówno we wspomaganiu leczenia, jak również w prewencji chorób dietozależnych, w tym cukrzycy typu drugiego, powinniśmy kierować się zaleceniami zawartymi w talerzu zdrowego żywienia.